Witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję bardzo nowoczesną. Łączymy się za pomocą komputerów, internetów, ale mówić będziemy o czymś, co do tej pory jest aktualne i ważne, a czego początki sięgają w starożytnej Grecji, przełomu VI i V wieku przed Chrystusem. Ta myśl i ta kultura, jaką stworzyli Grecy, jest po dziś dzień aktualna, dlatego warto, podejmując właściwie jakikolwiek temat, odnosić się, odwoływać, przypominać to, co w danej materii mieli do powiedzenia właśnie Grecy. Temat to demokracja. Jest to słowo, oczywiście słowo greckie, ale przeszło do innych języków nowożytnych, łącznie z językiem polskim, ale też we francuskim, niemieckim, angielskim, włoskim, hiszpańskim. To greckie słowo, które składa się z dwóch słów demokratia i demos, jest własnością całego świata cywilizowanego. Co więcej, to właśnie ten ustrój traktowany jest dziś jako ustrój najlepszy, jako przeciwieństwo ustroju najgorszego, do którego właśnie zaliczane są ustroje czy państwa totalitarne. Tymczasem ustrojem, który miał być najlepszy w oczach współczesnych, jest właśnie demokracja. Wokół demokracji toczy się wiele różnych sporów, są różne odmiany. Dzisiaj niestety sprowadzamy te różne koncepcje demokracji do jednej koncepcji i właśnie przeciwstawiamy tylko jednemu ustrojowi, który jest naganny, mianowicie jest to ustrój totalitarny. Nie ma chyba większego uproszczenia niż właśnie takie traktowanie i demokracji, i również totalitaryzmu. Ale żeby o tym się przekonać, trzeba się zagłębić w historię rozumienia zarówno tych słów, jak i historii ustroju demokratycznego, który, jak mówiliśmy, posiada różne oblicza. Najbardziej znaną, ale najbardziej również ogólnikową jest definicja podana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Lincolna, który mówił, że demokracja to rządy ludu przez lud i dla ludu. To słowo lud brzmi swojsko, ale znowu, tak jak w wielu wypadkach, posiada wiele znaczeń. I niekoniecznie to, co Grecy uważali za główny desygnat, czyli najważniejsze znaczenie i oznaczanie, to nie jest to samo. I w moim właśnie referacie chciałem skupić się i uświadomić Państwu, jak ważne jest prawidłowe rozróżnianie słów, sięganie po ich znaczenia, uwzględnianie historii, ponieważ my tak naprawdę, chociaż to słowo znamy, bo jest ono jednym z najczęściej używanych w świecie cywilizowanym słów, demokracja, obok takich słów jak kultura czy wartości, to my jesteśmy z tym słowem oswojeni. Ale być oswojonym, a rozumieć, to nie jest to samo. Dlatego spróbujmy pewne rzeczy wyjaśnić, przybliżyć, nawet po to, żeby nie dać się manipulować, ponieważ manipulacja najczęściej polega na tym, że żeruje się na czyjejś niewiedzy, zaczynając od języków klasycznych, czyli greki i łaciny. Na czym polega problem z tym ludem, który pojawia się w definicji demokracji? Otóż polega to na tym, że słowo lud posiada różne znaczenia i trzeba dokładniej pokazać, na czym polega to właśnie znaczenie. Otóż demokracja powstała w Grecji na przełomie 508 i 507 roku przed Chrystusem. Prowadzona została przez Klajstenesa. Otóż warto od razu podkreślić, co Klajstenes rozumiał przez lud. I co Grecy starożytni rozumieli przez słowo lud, bo
Dla nas słowo lud napiętnowane jest takim znaczeniem jeszcze z czasów komunistycznych, kiedy właśnie gloryfikowano lud. Lud pracujący miast i wsi, jak mówił towarzysz Gomułka. Otóż sprawa jest skomplikowana, bo takie rozumienie ludu jest obarczone ideologią komunistyczną, gdzie ludem byli przede wszystkim rolnicy oraz robotnicy, którzy wyszli ze wsi i udali się do miasta w poszukiwaniu pracy. I to był ten lud wiejski i miejski, który zdaniem komunistów był wykorzystywany przez burżuazję, przez szlachtę, przez panów. Chodziło o to, żeby właśnie ludowi oddać, co mu się należy, oddać mu ziemię, oddać środki produkcji. To wszystko miało stać się własnością ludu. Oczywiście nie stało się, bo właścicielem stała się partia komunistyczna, ale w ramach tego procesu wywłaszczania narodu polskiego lud odgrywał, i pojęcie ludu i słowo lud odgrywało ważną rolę w tym procesie przejmowania własności na rzecz komunistów. I co Grecy starożytni rozumieli przez pojęcie ludu? Otóż ludem, właśnie po grecku demos, byli ci, którzy mieli prawa polityczne, czynne i bierne. A wśród nich były następujące środowiska. Po pierwsze, do ludu, do demosu zaliczali się mężczyźni, którzy mieli ukończone 20 lat i byli zrodzeni z rodowitych i wolnych Ateńczyków. I od razu widzimy, że znajdujemy się w innym świecie niż ten lud, o którym mowa jest w czasach współczesnych. Trzeba było być mężczyzną, a więc już mamy ze strony współczesnej koncepcji ludu i różnych ugrupowań od razu podejrzenie o dyskryminację, jak to mężczyźni, a kobiety. Nie, kobiety nie, mężczyźni mieli tylko pełne prawa. Co więcej, musieli osiągnąć ten wiek 20 lat. Dopiero wtedy te prawa mogły im w jakiejś mierze przysługiwać. Więc do ludu nie należały dzieci. Następnie, co jest też bardzo ważne, byli to Ateńczycy, czyli ci, których rodzice byli rodowitymi i wolnymi Ateńczykami. A więc ograniczenie pojęcia obywatelstwa do ludu, którym są wolni Ateńczycy. Czyli do tak pojętego ludu w sensie greckim, starożytnym, nie należeli niewolnicy, metojkowie, czyli ludzie wolni, ale obcokrajowcy, nie należały kobiety i nie należały dzieci. Jest więc to pojęcie ludu dość rozumiane, dość wąsko. Następnie trzeba uświadomić sobie, na czym opierała się ta demokracja. Na tym, że tak pojęty lud, czyli ci mężczyźni wskazani, należący do tej grupy, oni mieli pełne prawa i w związku z tym rządzili, i to jest to słowo kratia, demokratia, krateo to rządzić po grecku, rządzili miastem, państwem, bo mówimy tutaj o Atenach, które miały status również państwa jako miasto, co było charakterystyczne dla kultury greckiej i jest zrozumiałe, jeśli ktokolwiek tam się znajdzie, bo po prostu Grecja była bardzo, bardzo górzystym krajem i w tych dolinach mogły powstawać względnie niezależne enklawy miejsko-państwowe. Otóż tylko w skrócie, żeby nie zagłębiać się zbyt daleko, grecka demokracja opierała się w odniesieniu do tych wolnych Ateńczyków, o których mówiliśmy, na izonomii, czyli równość wobec prawa, izogeria, to było równy dostęp do urzędu i wolność. Właśnie wolność była cechą demokracji. Czyli izonomia, równość wobec prawa, izogeria, równy dostęp do urzędu i wolność. No i potem struktura władzy była taka, że składała się, rząd składał się z rady, zgromadzenia, z urzędników.
Początkowo rada składała się z 400, potem 500 członków. Ale to jest ciekawe. Członków, gdy ukończyli 30 lat, czyli do pewnych funkcji, na pewne stanowiska, nie brano ludzi zbyt młodych, wiedząc, że oni jeszcze nie w pełni są politycznie roztropni i że musi minąć trochę lat, żeby zebrali doświadczenie, żeby mogli uczestniczyć w tak ważnych instytucjach, ciałach. Otóż wybierano ich drogą losowania na kadencję jednoroczną, bez możliwości powtórzenia kadencji, z wyjątkiem stanowisk militarnych. Czyli żołnierze, dowódcy, owszem, mogli mieć, pełnić jakąś funkcję po raz kolejny, ale w innych wypadkach nie. Skąd to się brało? Otóż odwoływano się tutaj do przekonania Platona, który uważał, że każdy człowiek z natury ma poczucie prawa i sprawiedliwości. Dlatego nadaje się do tego, żeby uczestniczyć w rządzeniu. To było ogólne stwierdzenie, ale później było to zawężane właśnie do pewnych kryteriów, które, jak na to zwracał Platon, a potem Arystoteles, że po to, żeby utworzyć społeczność, nie może być za dużo, bo to jest jak jest za dużo ludzi, to się tego nie ogarnie. Więc miasta, państwa były względnie niewielkie. Oblicza się, że Ateńczyków na 200 tysięcy mieszkańców Attyki było tylko 40 tysięcy. Co jeszcze jest ciekawe dla nas, żyjących troszkę w innym klimacie, innej również presji ideowej. Mianowicie w Zgromadzeniu Narodowym, żeby uczestniczyć, każdy obywatel, który skończył 20 rok życia. Urzędnicy byli zwyczajni, wybierani drogą losowania, jak mówiliśmy, albo nadzwyczajni i wtedy przez głosowanie. Czyli albo losowanie, albo głosowanie. I to było charakterystyczne dla demokracji, te kilka punktów, ale jest jeszcze coś ważniejszego. Mianowicie Arystoteles, wymieniając różnorodne ustroje polityczne, a w Atenach zmieniały się te ustroje bardzo często, czyli było już pewne doświadczenie i pamięć. Arystoteles napisał Poza polityką, czyli dziełem poświęconym polityce. Napisał też Ustrój polityczny Aten, gdzie omówił różne ustroje, jakie w Atenach się pojawiły i o których pamiętano, które analizowano. I on zrobił taką analizę, mając jakby materiał empiryczny w postaci historii politycznej Aten. I otóż on w polityce wyróżnia w sumie 6 podstawowych typów ustroju. Mianowicie mówił, są ustroje normalne i są ustroje zwyrodniałe. Normalne mają miejsce wtedy, gdy społeczeństwo łączy się dla wspólnego dobra, choć rządzący mogą być różni. Może być jeden rządzący, wtedy jest monarchia. Może być mała grupa, wtedy jest arystokracja. I może być większość, to będzie demokracja, politeia, dokładnie mówiąc politeia, czyli po polsku można by powiedzieć republika. I teraz w odróżnieniu od tych naturalnie dobrych ustrojów, dlatego że mają wszystkie wspólny cel jako sobie wspólny, były też ustroje zwyrodniałe, czyli takie, które nie wychodziły naprzeciw ludzkiej naturze. To był ustrój tyrański, gdy rządzi jeden, ale tylko dla swojego dobra. Potem była oligarchia, gdy rządzi mała grupa tylko dla swojego dobra. I wreszcie, gdy rządzi większość dla swojego dobra, a nie dla dobra wspólnego. Ten ostatni ustrój nosił miano właśnie demokracji. Czyli rządy ludu, którego jest większość, ale lud w zasadzie w większości jest raczej gorszy niż lepszy. I przeciwwagę dla takiego ustroju demokratycznego jako odpowiedź zdrowego ustroju była tym po grecku politeia, gdzie celem większości lub wszystkich jest dobro wspólne i również nazwano to później po łacinie republiką, a po polsku Rzeczpospolita, bo właśnie rzecz to jakby sprawa, czyli państwo, a
pospolity to nie tak jak dzisiaj, że to jest taki zwyczajny, tylko to jest właśnie to, co wspólne. To, co wspólne. Czyli Rzeczpospolita to jest to, co jest nam wspólne. I to od razu można zauważyć, że w przypadku polskiej demokracji była to demokracja, która zawężała pojęcie ludu do szlachty. Była to, co brzmi, gdy się rozumie znaczenie tych słów, trochę tak dziwnie, demokracja szlachecka. Czyli, że tą grupą większościową, która miała wszystkie uprawnienia, była szlachta, a nie lud wiejski, czy również nie mieszczaństwo. Ale to tak na marginesie, bo do tego jeszcze będzie można przy okazji wrócić. Tutaj trzeba sobie uświadomić specyfikę rozumienia demokracji u źródeł, czyli w kulturze greckiej. Teraz musimy uświadomić sobie, na czym polegały te zmiany, jakie nastąpiły w czasach nowożytnych i współczesnych, kiedy mamy do czynienia z zupełnie innym rozumieniem demokracji. W ogóle demokracja nowożytna powstała w czasach reformacji wśród wojujących sekt purytańskich podczas angielskiej wojny cywilnej. Purytanie żądali oddzielenia kościoła od państwa ze względu na prześladowania, jakich doznawali ze strony władz państwowych. W efekcie pojawiła się koncepcja państwa całkowicie sekularyzowanego, a tym samym polityki niezależnej od religii. Proszę zobaczyć, jak musimy się cofnąć, żeby lepiej rozumieć to, co dzisiaj się dzieje. Ciągły nawrót tych haseł, oddzielić Kościół od polityki. To są hasła, które pojawiły się w czasach reformacji na tle sporów religijnych. Nie są hasła same w sobie wzięte z czystego doświadczenia życia politycznego. To są były wewnętrzne spory w łonie protestantów, tak jak szkolnictwo państwowe było również efektem walk wewnątrz protestantyzmu. Także tutaj tu jest właśnie coś nowego i dlatego dla nas te manipulacje przy okazji słowa demokracja są o tyle obce, że my należymy do innej tradycji. Nasze pojęcia podstawowe były wyrabiane w oparciu o doświadczenia wysokiej kultury katolickiej. Tam my odnajdywaliśmy przedłużenie naszych aspiracji nie tylko w życiu religijnym, ale również w życiu politycznym. I co się dzieje, kiedy właśnie w czasach już nowożytnych powstaje demokracja liberalna? Ona ma niewiele wspólnego z demokracją grecką. Jakie były różnice? Właśnie to, że polityka nie jest realizacją wspólnego dobra, tylko mamy do czynienia z rywalizacją egoistycznych interesów, ale by nie doprowadzić do wyniszczenia jednych przez drugich, ludzie umawiają się co do władzy. To jest ta słynna umowa społeczna. Zadaniem państwa jest ochrona możliwości prowadzenia gry, walki o interesy egoistyczne na oparciu o pewne zasady i reguły, które pomagają w tym, żeby nawzajem ci ludzie się nie pozabijali. Natomiast między nimi nie ma wspólnoty w sensie pozytywnym, a więc tego, co Grecy nazywali wspólnym dobrem i co potem przeszło do Rzymu, do chrześcijaństwa, a dziś jest obecne, ale tak zwanej katolickiej nauce społecznej jest obecne, ale mało żywe, czyli ludzie jakby nie bardzo rozumieją, o co chodzi. Demokracja nowożytna przybiera różne formy. Ochrona praw mniejszości, jako ustrój, który przysparza najwięcej indywidualnego szczęścia, największej liczby ludzi. Jest też reprezentatywność, system partyjny. Ten proces upartyjnienia demokracji rozpoczął się w latach 30. XIX wieku. To jest właśnie ciekawy ten wątek, który znowu pokazuje nam, jak daleko odeszła nowożytna i współczesna demokracja od idei demokracji, jaką żywili Grecy, że tam chodziło właśnie o tę bezpośrednią obecność i udział w rządzeniu wspólnotą, a tutaj po pierwsze poszło w kierunku reprezentatywności, ale po drugie, że podmiotem życia politycznego
przestał być pojedynczy obywatel, a stały się partie. A partie z kolei odwoływały się już nie do dobra wspólnego, tylko do jakiejś ideologii. I w tym momencie nastąpiło zastąpienie religii chrześcijańskiej ideologią, która dla tych ludzi, dla tych członków partii, dla wyznawców danej partii była czymś, co zastąpiło właśnie religię. I stąd środowiska, które walczą o władzę w ramach partii politycznych, to jest wszechobecne, bo na przykład jeśli chodzi o udział w życiu Sejmu czy Senatu, to wszystko jest no, upartyjnione. Ale upartyjnione jest do tego stopnia, że ludzie już nie chcą tych partii. Mają obrzydzenie, kiedy słyszą partie. No, te partie realnie, które dalej są partiami, bo na nie idzie finansowanie czy różne ułatwienia, to te partie uciekają, żeby zdobyć znowu elektorat. Takie nazwy bardziej przyjazne, wymyślone, nie mające nic wspólnego z polityką ani z walką o władzę, ale one są otrzymywane ze względu na to, że więcej się złapie głosów. To tylko o to chodzi, żeby złapać więcej głosów, bo to da możliwość potem wejścia do Sejmu czy do Senatu. Więc mamy tutaj do czynienia, o jeszcze można kilka słów na temat demokracji amerykańskiej. To jest z kolei pojęcie ludu traci kompletnie cechy etniczne, narodowe. Z jednej strony jest pod wpływem rewolucji francuskiej, z drugiej, ponieważ to młode państwo było państwem przede wszystkim imigrantów, ono nie mogło odwoływać się wprost do etniczności, bo tych narodowych środowisk było kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. A więc, kiedy w Ameryce mówi się o ludzie, słowo najczęściej używane wtedy we people, ale to się tłumaczy potem na polski my naród, czyli jest pomieszanie pojęć. Lud w sensie amerykańskim oznacza obywateli niezależnie od narodowości, wyznania i statusu materialnego. A więc to są tylko pewne hasła, idee, które mają nas uwrażliwić i pomóc w bardziej szczegółowym badaniu, żeby zrozumieć, do jakiego stopnia manipuluje, nie tylko operuje się, ale manipuluje się pojęciem demokracji, które staje się coraz mniej czytelne, ale wobec którego mówi się, że nie ma lepszego ustroju i musimy być demokratami. Więc w tym momencie musimy wiedzieć, zapytać, kto jest ludem tak naprawdę, czyli kto jest podmiotem praw w danym państwie, jaki jest cel tego państwa, czy to jest dobro wspólne, czy to są różne dobra partykularne, poszczególnych osób, środowisk, partii, no ale wtedy mamy inną demokrację. To będzie demokracja albo oligarchiczna, czyli demokracja niewielka grupa bardzo bogatych kieruje większością, co jest o tyle łatwe, że żeby zdobyć odpowiednią ilość głosów, trzeba mieć media, trzeba mieć prawników, trzeba mieć bankowców, bankierów. To wszystko nie jest takie proste. To jest demokrację nowożytną, zwłaszcza współczesną, wczepia się i przenika ją wiele również różnych odmian ustrojów politycznych i dlatego trzeba się w tym orientować, żeby wiedzieć, jeśli nie ma innej drogi, na kogo głosować, czy z kim kandydować, bo to te pojęcia są bardzo pomieszane. Ale przy cierpliwości i pewnej wiedzy można je rozwijać. Dlatego zastanawiając się nad karierą słowa demokracja przez historię, możemy uświadomić sobie, że przybierała ona różne formy, również jeśli chodzi o rozumienie tego, kto jest tym demosem, tym podmiotem życia politycznego, żeby nie dać sobą manipulować, bo zasada jest taka, jeżeli na pewne rzeczy nie mamy wpływu, to przynajmniej możemy pozwolić na to, żeby nami manipulowano, a manipuluje się dzięki temu, że ktoś nie ma orientacji, czyli dzięki temu, że panuje niewiedza, tak jak dzisiaj w zakresie spraw dotyczących humanistyki czy polityki, panuje tak duża niewiedza, że łatwo jest ludem manipulować, a odpowiedzią na takie manipulacje musi być rzetelna wiedza i ponieważ nie ma innego ustroju, innego systemu,
walka o to, żeby ten ustrój był jak najbliższy zdrowym zasadom, czyli człowiek jest podmiotem, a nie partia. Człowiek jest podmiotem polityki, a szczęście jako dobro wspólne jest celem tych, którzy razem tworzą taką właśnie wspólnotę, w której chcą żyć i której powinni pamięć. Dziękuję bardzo.